Dzień dobry i dobry wieczór. Wycinanki prasowe, a tym razem trochę o tym, kiedy powstaje dobry tekst dziennikarski, a kiedy nie może powstać. Czy tajemnica jakości tekstów dziennikarskich to jest rzeczywiście jakaś wielka tajemnica? W gruncie rzeczy nie. Tak naprawdę właściwie każdego przeciętnego człowieka, no, dysponującego w miarę przyzwoitą polszczyzną, można nauczyć pisania tekstów. Może nie wielkiej publicystyki, może nie wspaniałych reportaży, ale na tym podstawowym poziomie, nawet w tygodnikach opinii, w gruncie rzeczy prawie każdy jest wyuczalny. Natomiast musi trafić w odpowiednie warunki. Tak naprawdę to, czego dziennikarz potrzebuje, to przede wszystkim spokojna praca, wbrew pozorom. Media oczywiście są siłą rzeczy nerwowe, muszą szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, ale tym istotniejsze jest pewien rodzaj spokoju w machinie, w której uczestniczą, jaką jest redakcja portalu, dziennika, tygodnika czy jakiegoś innego medium, na przykład telewizyjnego. Im tam lepiej wszystko jest zorganizowane, im lepiej wiadomo, kto za co odpowiada, tym dla dziennikarza oczywiście lepiej, dlatego że nie musi się dodatkowo stresować. Oczywiście powinien dziennikarz mieć pewną wiedzę i w dawnych, dobrych czasach, kiedy redakcje były bardzo liczne, dziennikarze byli dość wąsko wyspecjalizowani, w związku z tym z czasem, w miarę upływu lat, stawali się bardzo wybitnymi specjalistami w różnych szczegółowych dziedzinach. Dziś niestety to już w dużym stopniu minęło. Są jeszcze tacy ostatni dziennikarze, ale inni niestety są zmuszeni do zajmowania się bardzo wieloma dziedzinami, oczywiście ze szkodą dla jakości. Dlatego, że dziennikarz, który nie ma specjalistycznej wiedzy w jakiejś dziedzinie, nie tylko sam nie będzie w stanie na przykład rozstrzygnąć, jakie fakty są prawdziwe, a co jest być może wymaga weryfikacji, tylko również na przykład nie będzie wiedział, do kogo zadzwonić, co przeczytać, gdzie znaleźć informacje, które będą rzetelne. To jest ten ogromny feler. Ale oczywiście, że do tego jeszcze potrzeba rzeczy takiej, że z dziennikarzem tego nie widać na zewnątrz. Autorami sukcesów i klęsk tekstów dziennikarskich są dziennikarze. Tymczasem ogromną rolę w jakości tych tekstów spełniają redaktorzy, o których na ogół nie wiemy prawie nic, chyba że akurat też są jakimiś medialnymi postaciami. Natomiast to redaktorzy nadają czasem ostateczny sznyt, a czasem wręcz są niewidocznymi współtwórcami tekstów dziennikarskich. I znowu, ta idealna czy też klasyczna sytuacja ma coraz rzadziej miejsce. Kiedy już w wolnej Polsce pracowałem na przykład w pierwszej połowie 90. lat w Gazecie Wyborczej, różne kluczowe teksty dla konkretnego numeru gazety były czytane przez dwóch, trzech, czasem czterech redaktorów, z których każdy mógł coś dorzucić, wyjaśnić, dopytać dziennikarza, czy po prostu zredagować językowo jakiś tekst. To był luksus, ale to był luksus, w którym wyrastały rzeczywiście wielkie postaci polskiego dziennikarstwa, bo oni oczywiście z czasem tę krytyczną opinię redaktorów przejmowali i uczyli się pewnego mechanizmu, jak własny tekst należy obsługiwać. No i przede wszystkim kluczowa rzecz dla dziennikarza – czas. Czas, jaki może poświęcić na przygotowanie tekstu. Jasne jest, że nawet w tygodnikach, skoro o nich tutaj mówimy, ten czas na ogół nie może właśnie przekroczyć tego tygodnia. Ale bywa tak niestety, a to szczególnie w dziennikach, w portalach internetowych, że dziennikarz musi napisać kilka tekstów dziennie, bo coraz rzadziej dziennikarz jest na etacie, czyli ma zapewnioną, ma pewną stabilizację, wie, że na koniec miesiąca albo na początku następnego dostanie jakąś stałą kwotę pieniędzy, która buduje mu jego prywatny budżet domowy. Dziś bardzo często jest to niestety praca na akord. Teksty są wyceniane bardzo nisko, bo spadają budżety redakcyjne. W związku z tym kończy się to tym, że dziennikarz, żeby jakąś kwotę, która pozwoli mu przebrnąć przez kolejny miesiąc jego życia, musi czasem napisać nawet kilka tekstów. To jest morderstwo. Z wyjątkiem jakichś prostych oczywiście notek czy informacji, każdy inny tekst dziennikarski, już nie mówię o właśnie dużej publicystyce czy reportażu, nie jest w stanie powstać w ciągu kilku godzin. A tak to dzisiaj bywa, że
tak szybko muszą powstawać teksty. W związku są przeklejane, są niesprawdzane, nieweryfikowane. Widzimy bardzo często efekty tej bandyckiej zupełnie organizacji, jeżeli tak to można powiedzieć, i się złościmy. Widać to zresztą bardzo często w komentarzach, tam gdzie jeszcze można komentować czytelników, którzy wytykają różne błędy od poważnych merytorycznych po niestety również ortograficzne, stylistyczne czy interpunkcyjne, ale to już też jest kwestia polegająca na tym, że coraz rzadziej na tym ostatnim etapie tekstu dziennikarskiego pracuje jeszcze jakaś korekta. A jeżeli nawet jeszcze pracuje, to bardzo często też w tak dzikim pędzie, że nie jest w stanie wychwycić wszystkiego. Ja zawsze dziennikarzom mówiłem, że od nich też oczywiście sporo zależy, bo jeżeli przykładowo popełnisz 100 różnych błędów w jakimś tekście, to korekta wychwyci 90%, czyli zostanie 10 błędów. Jeżeli popełnisz 10 błędów, to zostanie tylko jeden. To jest jeszcze do zaakceptowania. Niestety też tak dzisiaj nie ma. Tej korekty albo nie ma, albo też jest niedopłacana i bardzo przepracowana, a w normalnym standardzie, w rutynowanej prasie korekty były co najmniej dwie. Czyli jedna jeszcze na etapie pisania tekstu w jakimś edytorze tekstu, a druga już kiedy było numer był złamany, czy tekst był złamany już w formacie tygodnika czy dziennika i wtedy następowała druga korekta. I to rzeczywiście pozwalało wyeliminować miażdżącą większość błędów. Niestety nie wiem, czy te czasy kiedyś wrócą, chyba że powstaną tak idealne programy, które same te błędy będą wyłapywały. Te dzisiejsze są oczywiście fatalne. Na pewno sami to Państwo wiecie z tego, jak reaguje Wasza komórka, albo nawet wordowski plik, albo maile, jak czasem dziwnie poprawiają, albo nie poprawiają, bo nie rozumieją istoty tekstu. Trudno, musimy się z tym liczyć. Ale do tych warunków, które musi mieć zapewnione dziennikarz, żeby stworzyć dobry tekst, które to warunki, powiedziałem, są niestety w Polsce coraz bardziej w powszechny sposób nieprzestrzegane, dochodzi jeszcze właśnie ta już nie praca redaktora nad tekstem, tylko praca całego zespołu nad tematem. I to jest też pięta Achillesowa niestety polskich mediów, w tym konkretnym przypadku tygodników. Na co się decydują, jak sobie wyobrażają czytelnika? Według mnie, o tym mówiłem wiele razy, polskie tygodniki w większości wyobrażają sobie czytelnika jako kogoś, kto przez poprzedni tydzień nie miał właściwie kontaktu z rzeczywistością, w związku z tym trzeba mu ją całą powtórzyć, zrekapitulować. Nie. W moim głębokim przekonaniu, ale myślę, że Państwo też pewnie macie takie doświadczenia, ludzie, którzy sięgają po tygodniki opinii, podkreślam, nie mówię o jakichś rozrywkowych czy wszelkich innych, to są na ogół ludzie, którzy są w stałym kontakcie z rzeczywistością, czyli sięgają po dzienniki, obojętne czy w wersji papierowej, czy w wersji elektronicznej, po wszelkiego rodzaju portale internetowe i wreszcie po telewizję. W związku z tym, kiedy przychodzi dzień, kiedy wychodzi ich tygodnik, oni tak naprawdę wiedzą, co się stało. Co powinni dostać? Powinni dostać albo pogłębioną analizę, której nie potrafiły czy nie zdążyły zrobić te wszystkie szybkie media, albo powinny dostać materiały, których z kolei te media przytłoczone, te szybkie media, przytłoczone tą bieżączką, teraźniejszością, szybkością, w ogóle nie zauważyły, albo nie miały czasu, żeby obsłużyć, bo wydawało się, że one są mniej ważne, mniej nadające się na te wszystkie paski i sensacyjne wydarzenia. A bardzo często tak naprawdę prawdziwa istota życia, w którym tkwimy i rzeczywistości społeczno-politycznej szczególnie, opiera się wcale nie na spektakularnych tych najgłośniejszych wydarzeniach, tylko na pewnych procesach, których nie da się opisać w bardzo szybki sposób w takiej depeszowej działalności dzienników, portali internetowych i telewizji. To właśnie dziennikarze, na przykład tygodników, powinni być od tego, żeby tę rzeczywistość też postrzegać i zlepiać jej kawałki, które są rozlane w dłuższej przestrzeni czasu, pokazując jakieś zjawiska, których wpływ na nas i na naszą rzeczywistość może być ogromny.
To taka próba bardzo skrótowa definicji, dlaczego narzekamy, albo dlaczego coraz rzadziej niestety kupujemy, czy też w ogóle korzystamy z tygodników opinii, a szkoda, bo jak mówię, one układają rzeczywistość, czy powinny układać rzeczywistość w sposób lepszy, bardziej uporządkowany, mądrzejszy i głębszy niż ta cała gigantyczna fala tego, o czym dowiadujemy się natychmiast albo bardzo szybko i co tak naprawdę przez zalew faktów i zalew emocji przede wszystkim związanych z tymi faktami zaciemnia nam często rzeczywistość. Czy dziś właśnie wychodząc z takiej definicji tygodnika potrafiłbym coś polecić w najnowszych wydaniach tygodników opinii? Łatwo nie będzie. W Newsweeku od razu powiem, okładkowy jest tekst o sporze księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z kardynałem Dziwiszem. I chodzi oczywiście o sprawy, głównie o sprawy pedofilii kościelnej. Problem w tym, że w tym tekście, porządnie napisanym, nie znajduje niczego, czego bym do tej pory nie wiedział. No i wtedy powstaje pytanie, po co właściwie ten tekst powstaje, żeby odfajkować jakiś temat. I znowu, to nie jest wina dziennikarza. Ktoś dziennikarzowi taki temat zlecił i ktoś taki kształt tekstu przyjął. Prawdopodobnie jeszcze było na to bardzo mało czasu, więc jest to zlepek w gruncie rzeczy informacji znanych z jedną też niepokojącą dla mnie sprawą. Otóż ten spór jest pokazany jako taki spór białego z czarnym, powiedziałbym, czyli jednak dzielny ksiądz Isakowicz-Zaleski i wredny kardynał Dziwisz. I rzeczywiście istnieje jakaś płaszczyzna, na której można by tak to nazwać, czy tak namalować, ale problem polega na tym, że ksiądz Isakowicz-Zaleski jest postacią bardzo mocno kontrowersyjną, o czym tu gdzieś zaledwie pada w jednym zdaniu, że to opór kardynała w wyjaśnieniu spraw z czasów PRL, bo jeszcze chodzi też, przypomnę, o rozliczenia księdza Isakowicza z księżmi, którzy niestety dość licznie współpracowali z służbami PRL-owskimi. Więc opór kardynała w wyjaśnieniu spraw z czasów PRL, pisze autor, sprawił, że Isakowicz-Zaleski zbliżył się do PiS. Ksiądz został stałym bywalcem Klubu Gazety Polskiej, publicznie krytykował swego przełożonego za to, że ten spotkał się z Donaldem Tuskiem, tropił w jego otoczeniu ludzi związanych z PO, nie mógł mu darować, że zaprasza do Krakowa arcybiskupa Peca. No więc to jest dość mocno uproszczony obraz. Przede wszystkim kiedyś rzeczywiście mówiło się o kościele łagiewnickim, który miał reprezentować kardynał Dziwisz jako tym lepszym, takim peowskim, ale dzisiaj nie spostrzegam specjalnie żadnej różnicy między kościołem takim ewidentnie propisowskim, a zachowaniami kardynała Dziwisza. A w dodatku, niestety, o czym tu w ogóle nie ma ani słowa, ksiądz Isakowicz-Zaleski z jednej strony rzeczywiście walczy o wyjaśnienie różnych trudnych, bolesnych i skandalicznych przede wszystkim spraw w polskim kościele katolickim, ale z drugiej jest osobnikiem ksenofobicznym, skrajnie nacjonalistycznym, nienawidzącym Ukraińców i rozsiewającym powszechnie nienawiść do Ukraińców. No myślę, że jednak nie należy w tygodniku opinii, wtedy, kiedy właśnie jest czas, oddech i chwila, tak upraszczać tej postaci i tak, no co nawet tutaj jest poniekąd na okładce, czerwony kardynał Dziwisz i biały jak śnieg ksiądz Isakowicz-Zaleski. Nie, nie takiego pisania spodziewam się po tygodnikach opinii. Ale podkreślam, ktoś to zamówił, ktoś to przyjął, ktoś to puścił w takiej, a nie innej formie do druku. I niestety właściwie w całym Newsweeku jest jeden materiał, który mogę z powodzeniem polecić, nawet gorąco. To jest rozmowa Karoliny Pasternak z Agnieszką Holland. Przy okazji Szarlatana, czyli jej najnowszego czeskiego filmu, jak się wydaje bardzo ciekawego, ale jeszcze nie widziałem, gdzie Agnieszka Holland, która w ogóle zawsze mówi dużo słusznych, sensownych, ale też bolesnych rzeczy, tu mówi rzecz moim zdaniem niesłychanie istotną. Wszyscy pilnie uczestniczący w mediach społecznościowych zapewne będą wiedzieli, bo tam te spory miały szczególnie miejsce. Otóż
Holland mówi, mamy w Polsce sytuację porównywalną z marcem 68 roku, żeby nie przywoływać od razu lat 30. XX wieku. A reakcja na nagonkę na środowiska LGBT dowodzi, że problem jest głębszy, a łatwość jej rozpalania większa niż mogłoby się wydawać. No bo co nam uświadomiło potępienie przez dużą część tak zwanej naszej bańki buntowniczego zachowania Margot, działaczki kolektywu Stop Bzdurom? Że w dużej części polskiego społeczeństwa istnieje zgoda na homofobię. Że z wielu ludzi wyszedł obskurantyzm, okazało się, że mają stereotypową wizję świata, w której ofiara musi być koniecznie szlachetna i pokorna. Inaczej nie możemy jej bronić. To jest lenistwo etyczne i oportunizm, przed którym Margot celowo lub bezwiednie postawiła lustro. Ale cały ten wywiad jest ciekawy i w części dotyczącej filmu i naszej rzeczywistości. Ale jak mówię, to jedyna rzecz, za którą mogę chwalić ten numer Newsweeka. W przeglądzie trochę ten sam problem. No, znowu okładką jest machak i teczki na każdego Don Mario. I widzimy tutaj oczywiście Mariusza Kamińskiego, postać osławioną i drugą osławioną postać, czyli ministra Zbigniewa Ziobro. I w bardzo dokładnym tekście opisującym tę postać, no znowu, niestety, ale nie dowiadujemy się niczego nowego. To jest wszystko zebranie, inteligentne, sprawne językowo, zebranie wszystkich spraw, o których już czytaliśmy 1000 razy i z tego zebrania, czasem jest tak, że jak zbierzemy jakieś rozsiane wcześniej fakty, wynika nowa jakość. W tym wypadku nie. W tym wypadku nie. Mamy po prostu odgrzany stary kotlet, złożony z różnych kawałków, różnych poprzednich starych kotletów. A w dodatku, zarówno w Lidzie, bo to machaki i teczki na każdego, powtarza się właśnie i w Lidzie tekstu, i na okładce, no jest obietnica, która jest niespełniona. To znaczy, ja wiem, że istnieje powszechne przekonanie, że Don Mario ma haki i teczki na każdego, tylko ani ten tekst, ani żaden inny tekst, o którym, czy też jakakolwiek wiarygodna informacja medialna, nie udowodniła mi, na czym to mają polegać te haki i teczki Mariusza Kamińskiego, na kogo on konkretnie je ma i co one zawierają. To jest trochę tak jak z willą na Żoliborzu Jarosława Kaczyńskiego, która ciągle powraca jako dowód jego jakichś związków komunistycznych, PRL-owskich, co jest bzdurą oczywiście. Już lat temu, nie wiem, chyba 9 czy 10, polityka bardzo obszernie w tekście o braciach Kaczyńskich tę sprawę wyjaśniła. Nie, proszę Państwa, o dziwo, Jarosław Kaczyński wcale nie dostał tej willi w prezencie od PRL-u, tylko wspólnie z rodziną, sprzedając jakieś tam mieszkanie i tak dalej, je sobie kupił. Jarosław Kaczyński ma wiele różnych grzechów na sumieniu, z pewnością. I ja nie mówię tak, żeby go usprawiedliwiać, tylko ma ich dostatecznie dużo, żebyśmy nie musieli produkować do tego jeszcze fejków. I tak jest trochę z Kamińskim. Ja jestem skłonny domniemywać, że Mariusz Kamiński może mieć haki i teczki. Tylko że jeszcze nikt nigdy nie powiedział mi, jakie ma haki i jakie ma teczki. Jeżeli nie mając żadnego konkretnego dowodu na to, próbujemy uprawiać publicystykę polityczną, to słabo. To po prostu nic z niej dla myślącego czytelnika nie wynika. Natomiast za jedną rzecz chcę przegląd pochwalić i dla niej moim zdaniem warto ten numer przeglądu mieć. To jest kolejny już tekst dotyczący oceny lewicy w obecnej kadencji sejmowej, jeżeli tak można rzeczywistość polityczną dzielić. Już tydzień temu był pierwszy, dzisiaj jest drugi Jakuba Dymka. I dlaczego mogę to pochwalić? Dlatego, że przegląd jest ewidentnie pismem lewicowym, w sensie, że powiązanym przede wszystkim chyba z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale siłą rzeczy też stałą w tej chwili frakcją lewicy w parlamencie. I fakt, że właśnie własne, że tak powiem, własny organ, jeśli tak można powiedzieć, zajął się i to nie zdawkowo, nie jednorazowo, tylko jak widać systematycznie, no, krytykowaniem tej lewicy i wytykaniem jej niestety różnych słusznych słabości, braku jakiegoś pomysłu na siebie, czego dowodem spadające w badaniach opinii publicznej
wyniki. Więc za to chwalę, dlatego że naprawdę prosto jest atakować PiS. Dużo trudniej jest w miarę merytorycznie zająć się tymi partiami, które są nam dużo bliższe, a szczerze powiem, to dużo ważniejsze. Dlatego że w tygodnikach opinii, które nie są propisowskie, kolejne krytyki PiS-u tak wiele nie zmienią, bo nie czytają ich w miażdżącej większości sympatycy PiS-u. Natomiast czytają je na przykład właśnie w przypadku przeglądu niewątpliwie wyborcy bądź potencjalni wyborcy lewicy. To tyle w przeglądzie. W tygodniku powszechnym, który na szczęście nie pokazuje jakichś ludzi dzisiejszej władzy, czy też powiązanych z dzisiejszą władzą, bo taki oto dziwny tytuł daje i zdjęcie, skąd się biorą księża. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo generalnie to oni się rodzą tak samo jak my. Natomiast tygodnik właśnie pokazuje, że dziennikarz, który, jak sądzę, tak mogę domniemywać, zostaje dostatecznie dużo czasu, jest dostatecznie kompetentny, nie wiem, czy dobrze wynagradzany, bo tygodnik wiemy, że jest dość biedną redakcją, ale być może to jakoś rekompensuje honor publikowania w tym zacnym, z ogromną, piękną tradycją piśmie. A mówię to trochę też pro domo sua, bo miałem szczęście pracować przez kilka lat w tygodniku, jeszcze w latach 80. I w tygodniku nie ma właściwie numeru, w którym by nie było materiału, który może na pozór wydawać się odgrzewaniem kotleta tego, co zarzucałem i Newsweekowi, i Przeglądowi, ale nie jest. Nie jest, ponieważ jest zrobiony dużo solidniej i właśnie daje dużo lepszy wgląd w sytuację. Tutaj to jest taki bardzo porządny tekst o piątce dla zwierząt, czyli o całej awanturze wokół zmiany przepisów traktowania zwierząt i zakazie uboju rytualnego i delegalizacji hodowli zwierząt futerkowych. Krzysztofa Story. Ja powiem tylko tyle. Z jednej strony wydaje się, że niby to już wszystko wiemy, ale wcale nie. To znaczy bardzo solidnie, merytorycznie opracowany temat, który mimo, że przeczytałem już pewnie kilkadziesiąt tekstów o tej ustawie, to ten przeczytałem z równym, a może większym zainteresowaniem, bo jest po prostu kompetentny i kompletny. A przy okazji przytacza dość ciekawe dane. Na przykład spożycie dziczyzny w Polsce to 70 gramów na osobę rocznie. Straty rolnicze, przed którymi podobno ratują nas myśliwi, to złoty 60 na obywatela w skali roku. Rekreacyjne myślistwo jest zjawiskiem, z którym jako ludzkość musimy się rozstać. Nie ma dla niego żadnego uzasadnienia, oprócz wielce specyficznej rozrywki, pisze autor. I przypomina też, że stosunek Polaków i Polek do łowiectwa i spraw zwierząt zmienił się diametralnie w ostatnich latach. W badaniach zamówionych w 2016 roku przez sam Polski Związek Łowiecki tylko 10% jasno popiera myślistwo. A druga bardzo ciekawa informacja. W Polsce jest 128 tysięcy myśliwych. To znaczy, że co 300 osoba żyjąca w Polsce poluje. Tymczasem mieliśmy kadencję Sejmu, gdzie myśliwym był co szósty parlamentarzysta. Bywam w Sejmie, pisze autor, uczestniczę w posiedzeniach komisji. Z przykrością odnoszę wrażenie, że liczy się głównie interes partyjny, a może nawet wyłącznie on. No ja bym dodał, że nawet nie tyle partyjny, co chyba, że potraktujemy myśliwych jako też rodzaj pewnej partii. I tak skądinąd jest, bo jeżeli Państwo sobie przypominacie, to w różnych głosowaniach, które na ogół betonowały ten cały sektor, dość zgodnie i solidarnie uczestniczyli posłowie bardzo różnych, często bardzo ostro zwalczających się partii czy frakcji, a tu raptem uzyskiwali jakąś cudowną zupełnie zgodność, co ich łączyło, to że są aktywnymi myśliwymi. I druga rzecz, drugi taki blok znowu tekstów niby na temat, który był już omawiany ładne kilka razy, to jest głównie Marcina Napiórkowskiego tekst o tym, o uniwersytetach.
czyli o tym, co się dzieje z uniwersytetami w związku z COVID-em i jak ta przymusowa przejście, zmiana od nauczania bezpośredniego na sali wykładowej, na sali ćwiczeń do w zasadzie już wszędzie wyłącznie zdalnego, czym się skończy. Nie będę Państwu zdradzał, jaka jest opinia autora, ale czy się z nią zgodzimy, czy nie, jest dobrze udokumentowana, a to jest podstawowa sprawa. Ale temu jeszcze Tygodnik bardzo często stosuje taką dobrą metodę. Towarzyszy rozmowa z kolei Katarzyny Kubisiowskiej z profesorem Ryszardem Koziołkiem, który jest rektorem Uniwersytetu Śląskiego i też jako wybitny naukowiec, ale też akademik, ma dużo ciekawego do powiedzenia na temat tego, czy mamy do czynienia z kryzysem uniwersytetów, czy nie. Zdecydowanie warto. No i wreszcie tytułowe, czy też okładkowe, Skąd się biorą księża. To jest po prostu opis badań zrobionych przez księdza Pawlinę, Krzysztofa, księdza profesora Krzysztofa Pawlinę, specjalisty w zakresie formacji seminaryjnej, który pierwsze takie badania ludzi, którzy dopiero, mężczyzn oczywiście, którzy wstępują do seminariów, zrobił 20 lat temu, a teraz je powtórzył. Więc to jest bardzo ciekawe, bo najciekawsze jest w badaniach, kiedy można je zestawić w upływie czasu. I nie będę Państwu streszczał tego tekstu, bo naprawdę warto go przeczytać samemu, nawet jeżeli ma się, a może przede wszystkim, jeżeli ma się bardzo krytyczny stosunek do Kościoła katolickiego, bo czy nam się to podoba, czy nie, to się zgadzamy, że ten Kościół ma ogromny wpływ na życie polityczne i społeczne Polski. W związku z tym wiedza, jacy są ludzie, którzy za chwilę będą normalnymi księżmi w Polsce, jest dla każdego Polaka, myślę, że ważna. I warto wykroczyć dzięki badaniom jednak poza tylko stereotypowe opinie, które oczywiście dość często są słuszne, ale też bardzo upraszczają rzeczywistość. Jako ciekawostkę tylko mogę powiedzieć, że ci młodzi ludzie decydujący się na kapłaństwo, pytani, co jest ważne dla polskiego narodu, na pierwszym miejscu wskazali religię 82%, patriotyzm 59%, godność osoby ludzkiej już poniżej połowy 42%, a takie oto wartości jak sprawiedliwość społeczna cieszy się zainteresowaniem tylko 12% z nich, zaś prawa człowieka 8%, a demokracja 5%. Włos by się jeżył na głowie, gdyby był, ale też można jeszcze dodać, że z tych młodych ludzi w wyborach do Europarlamentu w maju 2019 roku na PiS głosowało 62%, na Konfederację 24%, a na Koalicję Europejską 7%. Tak to, proszę Państwa, wygląda, ale jako ciekawostkę jeszcze dodam, że prawie 40% z tych kandydatów do kapłaństwa przyznaje się, więc weźmy pod uwagę, przyznaje się, to prawdziwa liczba może być ukryta, do tego, że często i regularnie sięga po pornografię. To tyle z tego ciekawego opracowania w Tygodniku Powszechnym i na koniec polityka, w której jednak najczęściej znajduje różne rzeczy, powiedziałbym, zgodne z tym kanonem dobrego dziennikarstwa, o którym wcześniej mówiłem. Przede wszystkim dobry, duży, porządny raport Druga fala, czyli wiemy, że pandemia wzbiera. I myślę, że nawet być może część osób lekceważących ją do tej pory też się zaczyna zastanawiać, jak to jest. I tu jest porządny raport, którego zresztą porządność polega na bardzo prostym chwycie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu dziennikarzy polityki przygotowywało ten materiał. On nie jest jakiś gigantyczny, to są dwie rozkładówki, no ale to od razu wychodzi, tak? To znaczy widać tutaj, że wkład pracy był bardzo duży. Jest w tej polityce ciekawostka. Ja lubię takie, powiedział, Michałki, choć ten Michałek jest w dość
dobrym miejscu, bo na początku numeru to jest tekst o brązowym domu, jak został nazwany zresztą tekst, czyli siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie, tym wyjątkowo obrzydliwym budynku. Ale nie mówię to dlatego, że nie lubię PiS, nie lubię PiS, ale też szczerze powiem, estetyka tego budynku jakoś dziwnie mi się klei ogólnie z estetyką PiS-u. Jeżeli ktoś z Państwa nie jest z Warszawy, to naprawdę warto kiedyś przy jakimś pobycie w stolicy sobie to obejrzeć, bo to jest takie po prostu paskudztwo. No. A tutaj mamy, polityka nam zafundowała taki jeszcze w dodatku dokładny plan, jak na dwóch piętrach tego budynku wygląda rozmieszczenie różnych władz pisowskich, gabinet prezesa, toaleta prezesa, sekretariat prezesa, no Michałek, ale muszę powiedzieć, który przeczytałem z zainteresowaniem, nie jest długi, przy okazji jest parę śmiesznych, dziwnych, ciekawych albo bulwersujących informacji. Część z nich znamy, ale akurat tu połączenie w ich jedno wydaje mi się tworzy jakąś nową jakość. Druga rzecz to jest kolejna z fantastycznych rozmów Jacka Żakowskiego. Tym razem z profesorem Ireneuszem Karolewskim, to jest politolog z Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech. I profesor Karolewski ma wielki talent, żeby na tak stosunkowo niewielkiej objętości właśnie wyjaśnić, jak się toczy wielka międzynarodowa polityka ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście Polski. I to jest bardzo ciekawy, taki powiedziałbym, mini wykład tłumaczący, jak się toczy ten świat i też jak myśmy w tym się powinni odnajdywać. No nie muszę Państwu tłumaczyć, że oczywiście się nie odnajdujemy, ale tym może to jest ciekawsze i tym zresztą bardziej przerażające. I również w polityce jest o zmianie rzeczywistości na wyższych uczelniach. Ale tutaj od trochę innej strony, od tego, jak się zmienia sytuacja ekonomiczna studentów, którzy w miażdżącej części dorabiali sobie do życia, do wynajmowania mieszkań. Dziś teoretycznie nie muszą tych mieszkań wynajmować, no ale jakieś potrzeby finansowe im pozostały, nawet jeżeli siedzą w domach. Ale ja z tego na przykład wynotowałem sobie bardzo interesującą ciekawostkę, która moim zdaniem powinna zawstydzić polskie media, bo ja się nigdy nie zetknąłem z tą informacją. Nie wiem, czy Państwo uwierzycie, że w Warszawie studiuje 223 tysiące osób i to jest więcej niż w Rzymie, niż w Madrycie, czy niż w Barcelonie. Kompletnie nie miałem świadomości, że Warszawa jest taką akademicką potęgą i właściwie rzecz warta by była jeszcze osobnego tekstu i takiej właśnie analizy. To jest zresztą rzecz, której bardzo często brakuje w wielu materiałach, to znaczy są opinie, a nie ma informacji, nie ma twardych danych. Na twardych danych, na informacjach buduje się najciekawsze tezy, hipotezy, przypuszczenia i tak dalej. A trochę jak było z tym Mariuszem Kamińskim, nie da się zbudować na piasku. Nie da się zbudować ciekawego tekstu o Mariuszu Kamińskim, mówiąc, że podobno gdzieś coś, jakieś haki na kogoś, jakieś teczki. Na tym polega problem i na tym polega istota dobrego dziennikarstwa. A na koniec ciekawostka poniekąd z polityki, choć to zupełnie fascynujący materiał i właściwie mam trochę żal do skądinąd znakomitego dziennikarza popularnonaukowego Pawła Walewskiego, że rozmowa, którą przeprowadził, zajęła tylko takie standardowe trzy strony, bo ja bym na temat, który zaraz Państwu zdradzę, ja bym chętnie czytał na przynajmniej dwa razy większej objętości, a może i książkę bym przeczytał. Otóż to jest rozmowa z profesor Magdaleną Żernicką-Goetz. To jest polska biolożka i embriolożka, ale też muszę powiedzieć z niezłym przygotowaniem filozoficznym. W pewnym sensie można powiedzieć, że studiując i pracując potem w Anglii, no właściwie przyjaźniła się z Leszkiem Kołakowskim. I otóż pani profesor jest, nie znam się na tyle na nauce, a szczególnie na embriologii, ale powiedziałbym, że jest być może jakimś przyszłym kandydatem do Nobla. Dlatego, że odkryła zupełnie fascynujące rzeczy związane z rozwojem ludzkich embrionów. Nie zdradzę nic więcej, ale ta rozmowa jest po prostu
Wstrząsająco ciekawa. No tyle mogę powiedzieć, że co przytacza Paweł Walewski, pani profesor niedawno trafiła w plebiscycie wpływowego brytyjskiego magazynu Prospekt do pierwszej dziesiątki największych myślicieli 2020 roku. Więc być może z tym Noblem wcale nie przesadziłem i życzę jej tego, ale przede wszystkim najciekawsze jest to, co zbadała i czego się dowiedziała, notabene przez długie lata podlegając również na tym pięknym i wspaniałym zachodzie potwornej, zmasowanej krytyce innych naukowców, bo obaliła pewne stereotypowe myślenia na temat, którym się zajęła i była no, wręcz poddana ostracyzmowi. Piękna postać, ja mam nadzieję, że polityka, i tym apelem to skończę, pociągnie ten temat, bo niestety jej książka na ten temat, Taniec życia, która no, bije jakieś rekordy w Anglii, wydana przez Penguin Random House, czyli bardzo renomowane wydawnictwo, która ukazała się też w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze w tym roku będzie wydana w Japonii, Francji, Rosji, Grecji, Chinach. W Polsce nie wyjdzie. Od wydawców pani profesor dowiedziała się, że Polaków to nie interesuje. Do widzenia się z Państwem.